Jesteśmy w dzielnicy Białołęka, a dokładnie na Żeraniu. Kolor. Co to jest za substancja? Jak Państwu powiem, co to jest za substancja, to i tak mi nie uwierzyć. Ja w ogóle tu nie będę przebywać, bo ja się troszeczkę obawiam o swoje zdrowie. Ta substancja jest emitowana wraz z wodami gruntowymi. Nie wiem, na jaką odległość przenikają takie wody, ale myślę, że może być to kwestia nawet kilometrów. Wielu kilometrów. Co się znajduje w tej substancji? Powiem Państwu, ale już w innej scenerii troszeczkę, bo nie chcę tutaj za długo przebywać, bo nie chcę załapać po prostu jakiejś zagranicznej, tropikalnej, egzotycznej, orientalnej choroby. Po prostu nie chcę. Dzień dobry, mili. Trucizna przenika do... która przeniknęła do wód gruntowych w Białołęce i przeniknęła do kanału Żerańskiego. Zawiadomiłem dzielnicę Białołęka i ministerstwo. Muszę Wam powiedzieć, że już trzech ministrów zawiadamiam od tych przez te 12 lat, już trzech ministrów zawiadamiam o tym bandytyzmie. I co się zmieniło? Jest coraz gorzej. Zatruto kolejną rzekę w Polsce, Odrę. Wisłę zatruwają kilka razy do roku, ale tylko przy niskiej wodzie wypływa duża ilość ryb, duża w porównaniu z Odrą, mniejsza, dlatego że na Wiśle jest stokrotnie, po stokroć, w cudzysłowie, mniej ryb, bo ta ryba już została wytruta, wykłusowana. Brak starorzeczy to jest bardzo, że tak powiem, rozległa kwestia, dlaczego nie ma ryb, to będę wyjaśniał w swojej kolejnej książce, trzeciej, moja Wisła, która już jest skończona, ale jeszcze musi być wypieszczona, wygłaszczona, wypielęgnowana, będzie wydana w połowie przyszłego roku 2023. Poszliśmy z mieszkańcami na Komisję Ochrony Środowiska dzielnicy Białołęka. Pozdrawiam. Nie wiem, czy jeszcze, bo ja w ogóle nie interesuję się tymi władzami obecnymi, bo to nie ma żadnego sensu, czy to jest ta władza, czy tamta, czy to jest PPR, PZPR, czy to jest SLD, czy to jest PO, PiS, to nie ma ZSL, PSL, nie ma to żadnego znaczenia, pamiętajcie, żadnego. Dlatego pozdrawiam Pana, Panie Burmistrzu, który Pan leżał, prawie leżał Pan na stole podczas komisji. Po prostu Pana ten temat nie interesował, ale jak Pan pod sklepem u Nowaka stał, to Pan był bardzo miły, bardzo sympatyczny, swoje ulotki był Pan. O tak, tak postępują wszyscy, od pozycji radnego do pozycji ministra. Dwóch poprzednich ministrów nawet nie odpowiedziało mi na to pismo, gdzie przedstawiałem ten film, który dzisiaj jest na początku, ale to rozszerzony ten film. A ostatni minister, obecny minister, z którym nawet spotkałem się ostatnio na kanwie ostatniej tragedii na Wiśle, w artykule, o właśnie to jest ten artykuł, zobaczcie. I zobaczcie, co pan minister obiecał. Oczywiście sprawa jest cały czas rozwojowa, bo to pewnie jeszcze nie śledztwo trwa. Wróćmy do Białołęki. Mimo że pisałem w piśmie do pana Jacka, że od 12 lat mamy problem i te wszystkie wiosie, śmosie, te wszystkie ajwaj, nic nie wykryły. Wykryły nieprawidłowości, ale dalej śmierdzi i zatruwane środowisko. Co zrobił pan Jacek Ozdoba? Wysłał pismo do wiosi. Słuchajcie, w 2015 roku ukończyłem swoją pierwszą książkę pod tytułem Moja Polska. Zresztą w nakładce wrzucę wam. I już wtedy, książka była ukończona 7 lat temu, natomiast kiedy ja to pisałem, być może 10 lat temu, może wcześniej. Bo ja książkę długo pisałem, bo czasami rok nie pisałem, bo nie miałem weny, czy jak to się mówi, natchnienia. Już na początku lat 90. dowiedziałem się, co to jest system, co to jest ochrona środowiska, instytucje, ministerstwa, wydziały. No, przeczytam wam fragment z mojej książki. Tutaj piszę oczywiście o zwałce, która była w Białołęce. Trzeba było powiadomić władze wyższe. Dopiero po kontroli podsekretarza stanu zrozumiałem, że Ministerstwo Ochrony Środowiska, tak wtedy zwane, wydziały ochrony środowiska w gminach i wszystkie instytucje mające w swojej nazwie wyrazy
środowisko albo ochrona środowiska to tylko przykrywki dla wielkich i mniejszych inwestycji. Tak naprawdę służą deweloperom i innym draniom odbudowania, w cudzysłowie budowania, czegokolwiek, meliorantom i urzędnikom niszczącym przyrodę, o którą dbali i troszczyli się nasi dziadowie. Zatem dlaczego banuje mnie, kiedy ja pytam pana Jacka o zdobę? Co dalej z ulicą za rzecz? Bo po 12 latach i tam jest wszystko zatrute, smród rozpościera się z firmy, a może z firm. Czasami, w zależności jak wiatr powieje, w obrębie kilku nawet kilometrów. Jeżeli na żeraniu czujecie smród padliny pomieszanej z gównem, to ja myślę, że coś jest nie tak ze mną, ale z całym tym systemem. Jakie ma priorytety nasz system obecny? 10 tysięcy dla obcych, którzy widzicie, jak oni się zachowują, jak śmiecą, jak napady, morderstwa, okaleczenia Polaków, ubliżania, śpiewanie banderowskich jakichś, nie nazwę tego, piosenek. Co to jest w ogóle? Kto to? Co to jest? I to są priorytety systemu obecnego. Zatem wybaczcie, ale kogo obchodzi Odra, Wisła, Bug, Narew, jeziora, lasy, które są rąbane? Intensyfikacja nabrała tempa do trzeciej potęgi. Mamy zatruwaną przyrodę, mamy karczowane lasy, mamy wszystko, co zielone, wycinane, wyrzynane. Mamy wyrzynane lasy pod osiedla dla jakichś ruskojęzycznych przybyszy. Już te nasze polskie dzieci zaczynają zaciągać. To już nie jest białostockie zaciąganie, a ruskie, bolszewickie zaciąganie. Putin nie będzie naszym największym wrogiem, a ten narzucony nam system. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska oprócz ministra jest 7 wiceministrów. Każdy ma gabinet i urzędników, limuzyny i megapensje. Jest tam 20 biur i departamentów. O katastrofie nad Odrą nikt tam nie wiedział. Wędkarze informowali instytucje i urzędy, a wyżej wymienione nie reagowali na wędkarskie monity. Pewien pan na komisji sejmowej poinformował, że to Wody Polskie wykryły ten syf i poinformowały wędkarzy oraz PZW. No widzicie, co jest w Polsce? Nie ma odpowiedzialności urzędniczej. Nie ma i jest dlatego tak jest. Ten proceder trwa 12 lat na Zarzeczu. I tak, i PiS był u władzy, i PO, i teraz znowu jest PiS, i jest coraz gorzej. Zatem nie można tak zwalać, a to Trzaskowskiego wina, a to wina Morawieckiego, a to wina... Kogo wina? Taniego wina, Okęcie, patykiem pisanego, tak, jego wina. A ja to mówię, że to jest wszystko wina Kaliguli. I to chyba było, bo oni mówią, wina Putina, tak, i Tuska. Teraz obecny system mówi. A ja mówię, to jest wina Kaliguli. Wędkarze zawieźli ryby do Puław, do Instytutu Badawczego, a Instytut nie przyjął. Dlaczego? Wody Polskie zatrudniają około 6 tysięcy pracowników, mają 317 samochodów, pobierają wysokie opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i gleby. Pan dyrektor z Wód Polskich, pan jak to brzmi? Pan dyrektor to brzmi dumnie. Moja książka miała mieć tytuł Człowiek to brzmi dumnie ze znakiem zapytania. Ale za długi był ten tytuł, czwarta książka, którą będę pisał po wydaniu tej obecnej. Człowiek to brzmi dumnie ze znakiem zapytania. Nie, człowiek to kurwa. I taka miała być, ale mówię nie. I zamieniłem. Potem jeszcze tam miała być dwunożna dzicz, a w końcu tytuł będzie brzmiał mojej czwartej książki Robactwo. Sami z Wód Polskich ludziki obwieszczają, że mają problemy prawne, systemy monitorowania jakości rzek, bo nikt w Polsce nie wie, kto ma to robić. No to zobaczcie, teraz wam puszczę z panem prokuratorem. I spójrzcie, co mówi pan prokurator, który oskarża
o kradzież cukierka za 40 groszy. Puszczę wam link albo wam puszczę, nie wiem, tytuł filmu na YouTube. Pani minister Moskwa ma przekazać 250 milionów na ten monitoring. To lepiej tym menelom dać te pieniądze spod budki z piwem. Przynajmniej kupią sobie alkohol. A tak to zostanie to zmarnowane. Menelom, tylko polskim menelom. Proszę pamiętać, polskim menelom. Bo jeżeli te pieniądze trafią gdzieś indziej, to litość. Dobra, powstaną chałupy, wille, jachty. Dalej jest Białołęka truta. Ludzie na Zarzeczu obok są działki. Pobierają wodę ze studzieny, to jest wszystko zatrute. Ja nie wiem w ogóle... No tak, ale jeżeli ktoś umrze, to na COVID. No tak, to jedyna słuszna to COVID będzie. Wody Polskie mogą jednak wystawić mandat bardzo wysoki tutaj na truciciel, 500 zł. Tak. Wiecie, w ogóle w Polsce jest tak, że na przykład coś jest do zutylizowania za 1 000 000 zł, a mandat kosztuje 5 tysięcy, czy 10 tysięcy, czy 20 tysięcy, to setki zakładów płacą takie mandaty i wrzucają to do wody, zakupują, czy gdzieś w ogóle... I wolą zapłacić taki mandat. No właśnie takie mamy prawo. 1500 zł na przejściu dla pieszych, jak nie przepuścimy pieszego. A może sobie stać jakiś tam na przykład melej i nie wiem, przy tego. I nagle on pół godziny stał, rusza, policja powie, on tutaj stał, on nieprzepuszczony jest. Tak. Celowo zrobiony, słuchajcie. A 500 zł na przykład za zatrucie od wody. No, no, ludziom wyrywali paznokcie, gwałcili kobiety na oczach dzieci, zażynali dzieci na oczach matek, gwałcili ciężarne kobiety na oczach ojców i nawet żywcem byli ludzie paleni w piecach przy drugim człowieku i mówili mu, jeżeli nie zeznasz, tak jak my, nie powiesz na przykład tego, czego chcemy wiedzieć, lub nie zeznasz, nie podpiszesz, to zostaniesz żywcem spalony, tak jak on, i on podpisywał. Ubowcom nie przyszłoby do głowy takie kretynizmy. Chłopak wjechał w krakowskie przedmieście, dostał 5 tysięcy mandatu za wjazd w strefę zakazu. 5 tysięcy mandatu. Młody chłopak. A tutaj 500 zł mogą wystawić za zatrucie. O, a za cukierka 40 groszy. Nie wiedzą o 282 nielegalnych kolektorach puszczanych w Odrę. I z tych 282 draństw policja prowadzi obecnie 20 postępowań, ale te postępowania nie mają sensu, bo prokuratura umarza te postępowania. W ogóle to wszystko, co się dzieje teraz w Polsce, to jest cały czas pokłosie i spuścizna tego, co się stało od 17 września 1939 roku i od potem 44 wyzwolenie, w cudzysłowie, pierwszy wybór 1947 rok, to jest cały czas spuścizna tej bolszewii. Gdyby nie Katyń, gdyby nie Rosja bolszewicka, to takich tworów, które tworzą systemy i którzy tworzą właśnie tego typu prawa i olewają naszą Polskę, by ich nie było u władzy. Zatem nie wiem, dlaczego obecnie władze tak bardzo narzekają na Putina. Przecież żeby nie jego protoplaści, to oni nie byliby nawet dzisiaj pastuchami tego polaczkowatego menelstwa, tego sowiecko-ukraińskiego disco polo, tych zbitych szkieł, tych kurewek pląsających się, tych meneli, no bo oni niczym innym nie błysną. Jeno tylko mam wyjebane i nic więcej, bo oni nawet kminy nie znają. Żeby oni potrafili nawet posługiwać się kminą, ale oni nie potrafią, bo oni nawet nie wiedzą, co to jest. Śmieci, tych kładów, tych, z tym powinien zrobić pan Ozdoba porządek. Z tymi kładami jeżdżącymi po rezerwatach. Chodzą jakieś zboczeńcy na golasa z fiutami. Ludzie to widzą, dzieci to widzą. Kogo to obchodzi? Najważniejsze jest 10 tysięcy na... A ty Polaku, 3 lata musisz czekać do lekarza. Za 3 miesiące umrzesz, a obcy, który tutaj dostaje 10 tysięcy, idzie, kupuje alkohol, pije, potem bije ludzi, a policja nie reaguje, bo taki ma prikaz, nie reagować
I to jest właśnie ten system, który, no niestety, to już nawet nie musi zostać usunięty. On będzie usunięty. Ta zima, mam nadzieję, pokaże, ale on musi zostać rozliczony. To po co są radni? No jeżeli nie mogą z tym zrobić porządku, to po co oni są? A rozumiem, powiedzą mi, że są do innych spraw, tak? Do innych. Ja tego nie mogę rozumieć. No, albo jestem gospodarzem, albo nie. A zobaczcie, na przykład jego tata, pan Kornel, uważał, że z Putinem powinniśmy iść pod rękę, a tutaj syn już uważa, że inaczej. Zatruli Odrę, gdzie jest kilka tysięcy kolektorków, niska woda, w rzekach nie ma przyduchy, ale przy bardzo niskim stanie wody i przy niskim rozcieńczeniu niestety zaczyna brakować tlenu i zaczyna być za dużo pewnych substancji, które mordują i trują. I nie ma winy. I nie ma winy, jest jakaś jedna alga, a te kolektorki nielegalne, ale wiecie, że są legalne w ogóle kolektorki, które pozwalają wprowadzać ścieki do rzek, opierają się na deklaracjach. Czyli ja na przykład mam fabrykę, powiedzmy, i emituję, nie wiem, 100 tysięcy metrów sześciennych na dobę i piszę w tej deklaracji. Nie ma rtęci. Najważniejsza jest rtęć, pan mi dać. Ale jest tam to, ale jest benzen, ale to, ale w ilościach nieszkodliwych. Ogólnie 100 tysięcy nieszkodliwych. No i patrzą te urzędy. No, deklaracja, że nieszkodliwe. Pieczątka przywalona. Nieszkodliwe. I puszczamy. I na tym właśnie to polega. My żyjemy, jeszcze raz powiem wam na koniec, mili. My żyjemy w świecie, gdzie Orwell, spuszczony tutaj na chwilę, inaczej, wskrzeszony na chwilę z grobu, spojrzał i powiedział tak. Ja pierdolę.